Bezkresne lasy, stare świątynie, urokliwe zakątki i relaks nad wodą. W powiecie kolbuszowskim jest wszystko, co potrzebne do zdrowego życia i wypoczynku. Na skraju Puszczy Sandomierskiej zadomowili się niegdyś lasowiacy. Zbudowali tu oryginalną kulturę opartą na przywiązaniu do ziemi i umiłowaniu tego, co proste i naturalne. Dziś ta oaza ciszy i spokoju przyciąga nie tylko historyków i przyrodników, ale i turystów potrafiących docenić piękno krajobrazu i dbałość o środowisko naturalne. Powiat kolbuszowski. Siła tradycji i energia współczesności. 150 lat temu, gdy południowo-wschodnia część Polski należała do Austrii, władze w Wiedniu dokonały reformy państwa. Powołano powiaty i właśnie w Kolbuszowej rozpoczął urzędowanie pierwszy naczelnik Urzędu Powiatowego Jan Rudolf Als. 12 lat później Galicja otrzymała od cesarza austriackiego autonomię, a Kolbuszowa swojego starostę. Powiat powiększył się prawie dwukrotnie. Fin de siècle. Początek XX wieku. Lata 20. Lata 30. Gdy telefon, radio i automobil były nowością, w powiecie kolbuszowskim żyło się skromnie, ale z fasonem. Nawet gimnazja dawały własne premiery teatralne, a kolbuszowski rynek przyciągał handlowców i bacznych obserwatorów. Dziś powiat kolbuszowski to 6 gmin, 55 miejscowości, 774 km kwadratowe powierzchni i 62 tysiące mieszkańców. Serce powiatu bije nad Nilem. Ponoć w rzece pływał niegdyś prawdziwy krokodyl i stąd ta egzotyczna nazwa. Nad Kolbuszową zamiast piramid góruje kościół Wszystkich Świętych. Życie skupia się w rynku, choć i w bocznych uliczkach nie brakuje historycznych budynków. Najstarszy to oficyna dworska, gdzie teraz pracują muzealnicy i etnografowie z Muzeum Kultury Ludowej. Opiekują się parkiem etnograficznym, skansenem, największą atrakcją turystyczną Kolbuszowej. Zagroda z jeziórka, ze wsi, której dziś już nie ma. Można tu zobaczyć, jak ludzie żyli 100 lat temu. Kto nie widział rzeszowiackiej zagrody z rynkiem, zobaczy ją w kolbuszowskim skansenie. Mamy tutaj chałupę, stajnię i charakterystyczny parkan. Młyn wodny jest jedną z największych atrakcji skansenów Kolbuszowej. Jak widać, jest sprawny do dziś i gotowy do umielenia ziarna na mąkę. To są misie kowale, drewniane zabawki, jakimi dawniej bawiły się dzieci w małych miasteczkach i na wsi. Bogatą kolekcję takich zabawek można obejrzeć w naszym skansenie. Nie tylko skansen warto zobaczyć w powiecie kolbuszowskim. W Niwiskach i Dzikowcu w parkowym otoczeniu zachowały się stare polskie dwory. Spacer brzegiem stawu w cieniu starych drzew pozwala w harmonii z naturą oderwać się od zgiełku codzienności. W
Dwór w Niwiskach należał niegdyś do Jana Chłupki, posła do Sejmu Galicyjskiego. To tutaj Julian Goslar napisał w latach 40. XIX wieku rewolucyjną odezwę do chłopów. W Weryni można zobaczyć otoczony rozległym parkiem secesyjny pałac Tyszkiewiczów. To jest słynny łódź, tuż podziemie pańskie. Chcemy tak pokazać tym młodszym pokoleniom, że trzeba po prostu podtrzymywać tę tradycję. Dla Cmolasu i dla okolicy jest najważniejsze święto. Kto się tu urodził, to ten czuje tu nadzwyczajność. Na początku sierpnia do Cmolasu zjeżdżają tysiące pielgrzymów. Znajduje się tu sanktuarium Przemienienia Pańskiego, a przy nim ołtarz polowy. W drewnianym przyszpitalnym kościółku można poznać historię kultu tego miejsca. W XVII wieku w Cmolasie Chrystus objawił się 13-letniemu Wojciechowi Borowiuszowi. Z Cmolasu do Porąb Dymarskich przeniesiono inną cenną drewnianą świątynię pod wezwaniem świętego Wojciecha i Stanisława. W trakcie przeprowadzki odkryto na ścianach kościoła unikatową polichromię z XVIII wieku. Przedstawia sceny z Nowego Testamentu. Modrzewiowy kościół w Porębach Dymarskich leży na szlaku zabytków architektury drewnianej w województwie podkarpackim. Zupełnie inny, choć równie piękny, jest późnobarokowy kościół świętego Bartłomieja w Majdanie Królewskim. Otoczony murem ma też trzykondygnacyjną dzwonnicę, która góruje nad miejscowością. Na placu przed kościołem jest pomnik z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia. Stoi w miejscu, gdzie pochowano poległych konfederatów barskich z oddziału Kazimierza Pułaskiego. Z dawną puszczą związana jest historia jeszcze jednej świątyni powiatu kolbuszowskiego. W neogotyckim kościele w Ostrowach Tuszowskich wielkim kultem otoczony jest obraz Madonny z Puszczy z datą 1630 rok. Puszcza to jednocześnie symbol i konkret, wspomnienie monumentalnej przeszłości, przyrodnicze bogactwo teraźniejszości. W kolbuszowskich lasach można się sporo nauczyć, można też odpocząć. To przyroda wyznacza tu rytm życia z dala od miejskiego zgiełku. Tutejsze swojskie klimaty są bliskie natury i nie ma w nich nic z turystycznego przemysłu. Każdy, kto ceni sobie urok spokojnej, czystej polskiej prowincji, powinien poznać niepowtarzalne piękno powiatu kolbuszowskiego. Tutejsze lasy są pozostałością dawnej Puszczy Sandomierskiej. Charakteryzują się one bardzo dużą różnorodnością. Można tutaj zobaczyć czerwono kwitnącego wawrzynka główkowego, którego oglądają przyrodnicy z całego kraju. A jeśli trochę będziemy mieli szczęścia, zobaczymy niebieską kraskę. Występuje ona tutaj najliczniej w Polsce. Stare dęby, siedliska bobrów, leśne łąki i polany. Uroczyska ostoje zwierzyny, romantyczne zakątki. Przyrodnicze bogactwo kolbuszowskich lasów oszałamia swoją różnorodnością. W całym powiecie jest prawie 75 tysięcy hektarów chronionego krajobrazu. Można tu znaleźć zarówno pomniki przyrody, jak i większe rezerwaty. Turysta ma do wyboru kilka szlaków dydaktyczno-krajoznawczych, na których może poznać najciekawsze przykłady wyjątkowych okazów fauny i flory. Miejscowe nadleśnictwo wytyczyło kilka ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, na których można zobaczyć to, czego tak brakuje tym, którzy mieszkają w miastach.
Ale las to nie tylko okazja do zdobywania wiedzy. Las to miejsce, gdzie naprawdę można odpocząć. Pasjonaci jazdy konnej znajdą w powiecie kolbuszowskim zarówno wymarzony bezkres, jak i cieniste trakty wśród drzew. Wiatr we włosach jest tu naprawdę wyjątkowy. Entuzjaści pieszych wędrówek mogą tu godzinami włóczyć się po leśnych ostępach. Brak tłoku gwarantowany. W powiecie kolbuszowskim rowerzyści nie muszą się ścigać z ciężarówkami. Tutejsze trasy zadowolą zarówno posiadaczy kolarek, jak i górali. Byle tylko nie zgubić się w lesie. Nawet gdy nie dopisze pogoda, w powiecie kolbuszowskim nie można się nudzić. Turystycznym sercem powiatu kolbuszowskiego jest zalew Maziarnia w Wilczej Woli. Czysta woda, las i dużo miejsca. Aż trudno uwierzyć, że według legendy niedaleko stąd rycerze króla Władysława Jagiełły zapadli się pod ziemię. W tak pięknym miejscu. A gdy potrzebujemy jeszcze więcej ruchu, nie musimy szukać daleko. W pobliżu zalewu jest wieś Wola Raniżowska, jedna z najstarszych w powiecie. Ma 640 lat, a akt lokacyjny nadał jej sam król Kazimierz Wielki. Domek nad wodą, dookoła lasy i łąki. Krajobraz jak z bajki. Każdy, kto był tu choć raz, będzie chciał tu wrócić. W powiecie kolbuszowskim można spędzić niezapomniany urlop w gospodarstwie agroturystycznym. Takie miejsce dobre jest i na weekend z rodziną, i na dłuższe wakacje. Chcieliśmy stworzyć gospodarstwo agroturystyczne, w którym chcielibyśmy odpoczywać wspólnie całą naszą rodziną. Dlatego najpierw powstawały różne plany, rysunki, projekty, no i oczywiście ciężka praca. I ta ciężka praca i nasze marzenia się spełniły. Najbardziej mi się podoba krajobraz. Jest cisza, spokój i naprawdę można sobie dobrze wypocząć. Powiat kolbuszowski zaprasza wszystkich, którzy cenią sobie spokój, prawdziwy relaks i czyste środowisko. Tu znajdą swoje miejsce.